Na zgrupowaniu MKS-u Kluczbork spotykamy się nieopodal Kluczborka w Kuniowie, w Zoomy Residence. Mam okazję porozmawiać dzisiaj z nowym nabytkiem biało-niebieskich, Radosławem Kursą, kibicem, pewno chcieliby Cię lepiej poznać. Jak wspomniałeś przed wywiadem, nie lubił się przedstawiać, ale tak to jest, że no, parę słów o sobie trzeba powiedzieć, przy czym kibice zapewne pamiętają Cię z występów przeciwko MKS-owi. Ty również pamiętasz MKS z tych występów? Tak, szczególnie zapadł mi w pamięci Rafał Niziołek, który spowodował to, że musiałem w 45 minucie tego meczu, w którym było 0-0, opuścić boisko, ponieważ no, potraktował mnie, można powiedzieć, po męsku. Nie masz do niego żalu, rozumiem? No oczywiście, że nie. Już zdążyliśmy na ten temat nawet porozmawiać. No, to są takie rzeczy boiskowe później, którymi się już człowiek tak nie przejmuje. Wiadomo, jest to męska gra i chociaż nie jest to futbol amerykański, ale też kontakt między zawodnikami występuje. Przebywałeś w swoim klubie, w którym tak naprawdę jest, którego jesteś wychowankiem, ale wróciłeś, że tak powiem, na piłkarskie salony do MKS-u Kluczbork. Taka decyzja, znaczy taka decyzja sztabu szkoleniowego pewnie troszkę nieoczekiwana dla kibiców MKS-u Kluczbork. Jak byś to skomentował? Zgadza się, ja sam byłem zaskoczony tym telefonem od trenera Kondińskiego. W zasadzie to byłem już przygotowany na to, że poukładam sobie życie u siebie w mieście i ta piłka, że tak powiem, nie będzie jakimś takim priorytetem, prawda? No ale dostałem, tak jak mówię, miły telefon od trenera. Zapytał się, czy jestem zainteresowany tym, żeby wrócić właśnie na ten szczebel centralny. No nie zastanawiałem się długo po tym telefonie. Postanowiłem wykonać pracę, którą mi zadał, żeby się przygotować do tego tutaj przyjazdu. Miłe jest to, że pamiętam gdzieś tam z występów przeciwko MKS-owi i z tych boisk drugoligowych. Skonsultował się też ze swoimi kolegami, trenerami, którzy dzięki Bogu wyrazili dobrą opinię. No i dlatego mam tą przyjemność być tutaj teraz na zgrupowaniu. Poza tym, że występowałeś przeciwko biało-niebieskim, to co wiedziałeś wcześniej o MKS-ie? Czy w ogóle ten kierunek, że tak powiem, piłkarskiej kariery gdzieś tam kiedyś po głowie Ci chodził? Myślałeś o tym klubie, czy w ogóle? W zasadzie nigdy oprócz rywalizacji z MKS-em nie miałem większej styczności z Kluczborkiem, ani ogólnie z Opolszczyzną. Dużym takim plusem tutaj i w ogóle to, że tutaj jestem też, jest to, że dużo chłopaków, z którymi kiedyś występowałem, bądź znam się z boiska, jest w Kluczborku, tak jak Piotr Rygiel, Marcin Nowacki, czy między innymi właśnie też nowy zawodnik Maciek Kowalczyk. Miałem przyjemność dzielić z nimi szatnie w innych klubach. I to właściwie też dzięki Piotrkowi Gielowi trafiłem tutaj, ponieważ no, powiedział, pakuj się i przyjeżdżaj, jest fajna drużyna, jest o co grać. No, Piotrek ma akurat doświadczenie takie dość duże z MKS-em, może krótkie, ale już dwukrotne i chyba dobre. Czego oczekujesz po występach w Kluczborku? No cel jest jasny chyba. Musimy zrobić wszystko, żeby jak najdłużej grać w pierwszej lidze, biorąc pod uwagę to, jaki mamy gdzieś tam, jaką mamy drużynę i te nazwiska i piłkarskie, jak to wygląda do tej pory, jak to mogę ocenić. To myślę, że to duże szanse są na to oczywiście, bo wydaje mi się, że drużynę mamy bardzo mocno. Okej. Jeśli mówimy o Twoim miejscu w tej drużynie, na pewno no, nie chciałbyś być tylko i wyłącznie zmiennikiem. Ale oczywiście, że tak, nikt nie przychodzi po to, żeby siedzieć na ławce. No różnie to bywa. Walczę o skład. Wiadomo, że przyszedłem tutaj jako gdzieś tam rywalizacja dla pary stoperów, którą już tam od lat tworzą Ganowicz i Gierak. To na pewno nie poddam się od razu i czy kontuzje, czy kartki, czy może nawet moja lepsza dyspozycja spowoduje to, że będę miał szansę występować jak najwięcej. Tego ja Tobie życzę, myślę, że kibice również, jak najlepszych, udanych występów. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.